Witajcie! Dzisiaj zapraszam na prezentację jednej z najnowszych obudów komputerowych od Genesis. Jest to model Irid 353 ARGB. Obudowa wyposażona w trzy wentylatory podświetlane, które dysponują wieloma efektami. Obudowa niewielka, a jednocześnie dość pojemna. Dzisiaj pokażę Wam ją bardzo dokładnie. Ceny jakby co macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy! Tak więc zabierajmy się za recenzję obudowy Genesis Irid 353, która jest obudową, jak widzicie, niewielką. Bez problemu można ją sobie wyeksponować na blacie biurka, ponieważ nie zajmuje zbyt dużo miejsca, ale wszystko po kolei. Obudowa, jak widzicie, posiada trzy wentylatory ARGB w zestawie. Jeden jest z tyłu i dwa kolejne mamy na froncie obudowy. Na froncie mamy szklany panel. No i nie ma tutaj za bardzo po bokach wlotów powietrza, są tutaj tylko między szybą i bokami. Tak więc siłą rzeczy ten przepływ powietrza we wnętrzu ma prawo być mniejszy niż w obudowach z frontem typu mesh. Co trzeba przyznać, że wentylatory są naprawdę ładne, robią wrażenie. Wentylatory przy maksymalnej prędkości obrotowej są dość głośne. No i z tyłu mamy także końcówkę PWM, należy ją podłączyć, żeby wentylatory nie pracowały na maksymalnych obrotach. Jeśli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, za chwilkę zobaczycie wnętrze, ale wchodzą karty graficzne do 375 mm i maksymalna wysokość chłodzenia procesora to 163 mm. Oczywiście kompatybilność z płytami, jako że obudowa jest miniaturowa, to mini ITX i mikro ATX. Ja w tej chwili mam mikro ATX-a. Jeśli chodzi o górę obudowy, no to mamy tutaj cały panel sterowania, włącznik, wyłącznik, jest reset, są diody, jest przycisk do zmiany podświetlenia LEDów, taki dość wąski, tak trzeba go końcówką palca po prostu wciskać, średnio wygodny, ale ok. Mamy jeden port USB 3.0, no cóż, tylko jeden, i dwa USB 2.0. Do tego także gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe, czyli taki absolutny standard. Na froncie logo Genesis i ładny front z hartowanego szkła. Od drugiej strony mamy panel, no i mamy tutaj pierwszy filtr przeciwkurzowy, magnetyczny, gdzie możemy sobie zamontować dodatkowo 220, 240 albo chłodnicę 240. Na tyle widzimy wentylator, są też wyjścia płyty głównej. Mamy cztery śledzie rozszerzeń i przesuwaną w bok tutaj blokadę. Na dole standardowo zasilacz. Od spodu obudowa wygląda tak. Mamy tutaj kolejny filtr przeciwkurzowy, tym razem już nie magnetyczny, normalnie wyjmowany na zasilacz. I takie otwory do montażu. Podwyższenia zakończone pianką. Wnętrze obudowy, pomimo że jest to mikro ATX, mamy dość przestronne. Jeśli chodzi o miejsce górą tutaj do chłodzenia, no to jest tego sporo. Jeśli chodzi o przełożenie tutaj przewodów do zasilania procesora, chociażby ośmiopinówki, też nie było większych problemów. Tak więc pod tym względem jest ok. W niektórych obudowach jest tak, że płyta główna tu już górą praktycznie styka się z górnym panelem. Jest tylko minimalny otwór na przepuszczenie kabli. Tutaj jest dość luźno. Mamy dwa przepusty gumowane i mamy takie właśnie specjalne tutaj otwory montażowe. Są wentylatory, tutaj też jest miejsce na uporządkowanie jakichś kabli. Tak więc środek wygląda po prostu dość przestronnie. Karta graficzna nawet bardzo długa wejdzie. Chłodzenie, nawet wysoki tower też bez problemu wejdzie. Jeśli chodzi o dół obudowy, to też mam tutaj dwa gumowane przepusty. I mamy jeszcze taki przepust już bez gumy, ale też można sobie coś tutaj tędy wyprowadzić. Jest logo, które umieszczono na tak zwanej piwnicy, czyli obudowie zasilacza. No i muszę zdjąć przed nim panel, żeby pokazać Wam tutaj kolejny filtr, który jest we wnętrzu. No cóż, front panel schodzi bez żadnego problemu. Wystarczy chwycić od spodu i lekko szarpnąć. No i co z przodu? Z przodu mamy duży filtr magnetyczny na wentylatorach. Kolory tych wentylatorów są bardzo żywe, bardzo fajnie to wygląda. Ja mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, jak to tutaj jest rozwiązane, jeśli chodzi o chłodzenie. Tutaj nic nie ma, po prostu ta szyba jest mocowana górą i dołem. Tutaj mamy przestrzeń od spodu, tak samo jak odwrócimy panel, to tutaj też nic nie mamy. Czyli dookoła jakby jest pusta przestrzeń na zaciąganie powietrza. Jeśli chodzi o boczny panel, no to wygląda on tak. Zakładamy go jako cały panel i przykręcamy od tyłu na dwie śrubki, to wszystko. Przeciwległy panel jest dość sztywny, schodzi bez żadnego problemu. No i rzucimy sobie okiem, jak to wygląda tutaj z tyłu. Na dole widzimy miejsce na dyski, no i sporo miejsca na uporządkowanie okablowania. Jest także kontroler do wentylatorów, a jak widzicie ma jeszcze kilka wolnych gniazd. Duże wycięcie na backplate, przepusty. No i jak to wypada w praktyce z tą ilością miejsca? Tutaj przy zasilaczu
mamy ponad 2,5 cm, więc sporo. Idąc w górę między ścianą od płyty głównej a krańcem obudowy mamy jakieś 18 mm, więc też dość dużo. I tutaj w sekcji dysków też jakieś 18 mm, więc jak na tak niewielką obudowę miejsca na okablowanie jest całkiem sporo. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to mocowanie dysków SSD tutaj na froncie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Do dysku przykręcamy takie gumowe dystanse na takich dłuższych śrubkach i dzięki temu mocujemy sobie taki dysk już beznarzędziowo. Po prostu wkładamy go w odpowiednie miejsce, upewniamy się, że gumki wyszły z drugiej strony i po prostu przeciągamy dysk w dół, dzięki czemu jest tak zakotwiczony, jakby był przykręcony na śruby. Więc bardzo fajnie, jednocześnie ma gumowy dystans, czyli jeśli to będzie dysk mechaniczny 2,5 cala, będą też trochę zmniejszone wibracje pomiędzy dyskiem a obudową. I tak samo w górę i sobie taki dysk wyjmujemy beznarzędziowo. Fajna sprawa, taka ciekawostka, o której warto wiedzieć. No a teraz zapraszam Was na dość istotną i myślę, że ciekawą część recenzji, czyli co potrafią te wentylatory, jakie są te efekty RGB. Tak więc zaczynamy. Efektów jest naprawdę sporo, więc mam nadzieję, że niczego nie przeoczę. Dla ciekawskich, jeśli chodzi o chłodzenie, pewnie zauważyliście, że Be Quiet'a wyjąłem. Pewnego czasu mam tutaj chłodzenie Thermaltake UX100, które jest niedrogie, kosztuje poniżej 100. Też ma bardzo ładne diody, które moim zdaniem tutaj w tym przypadku fajnie się uzupełniają z diodami wentylatorów obudowy Genesis. No dobrze, zmniejszyłem oświetlenie i lecimy z efektami. Wszystkie trzy wentylatory są połączone do jednego kontrolera. Tam jeszcze mamy kilka wolnych miejsc. Więc zobaczcie, mamy kolejny efekt z przenikaniem kolorów. Bardzo ładny. Kolejne efekty. Teraz mamy coś takiego. No i mamy to w różnych kolorach, ten efekt. Teraz mamy coś w tym stylu, więc naprawdę efektów jest mnóstwo. No i lecimy po kolei. Stałe światło. Mamy teraz taki efekt. W poszczególnych kolorach oczywiście, jak teraz mamy RGB. Następnie coś takiego. Naprawdę ten kontroler posiada efektów chyba ze 100. Teraz mamy na końcu efekt, gdzie wszystkie kolory przemieniają się po kolei. No i teraz coś takiego. I ponownie będzie na końcu efekt. No zobaczcie, przemiana. Teraz takie dłuższe. Dwa kolory przechodzą w siebie po kolei. Jeśli przypadkiem jakiś efekt przeskoczę, no to trudno, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest w czym wybierać. No i mamy takie oddychające na pojedynczych kolorach i też pewnie zaraz będzie z wszystkimi kolorami. Dokładnie, teraz przygasa i kolory będą się podmieniać. Tak więc wiemy, o co chodzi. No i myślę, że już powoli będziemy zataczać krąg za chwilę do tego efektu RGB. Teraz mamy taką podmianę. Teraz takie płynne przechodzenie kolorów w kolejne. Też wygląda to nieźle. No i to jest chyba ten efekt, który mieliśmy na początku. Tak więc widzicie, że samo przeklikanie tych efektów wymagało sporo czasu. Więc na pewno nie będziecie się nudzić, jeśli chodzi o ilość efektów w wentylatorach obudowy Genesis Irid 353 ARGB. No i z około pół metra na maksymalnych obrotach obudowa wytwarza około 42 dB, czyli tragedii jakiejś nie ma, natomiast wentylatory trzeba przyznać, że są słyszalne. Więc gdyby ten hałas był zbyt wielki, wystarczy sobie w BIOSie ustawić niższą prędkość obrotową wentylatorów. No i pomiar był robiony przy poziomie ciszy w studio wynoszącym jakieś 34 dB.
No dobrze, czas na kilka słów podsumowania. Obudowa pod względem technicznym moim zdaniem wykonana jest poprawnie. Co ciekawe, jeśli chodzi o front panel, zrezygnowano z bocznych wlotów powietrza, a zostawiono po prostu przestrzeń pomiędzy obudową, pomiędzy plastikiem, a samą szybą. Jeśli chodzi o przeciwległy panel, to miejsca na porządkowanie okablowania jest dość dużo, pomimo że obudowa nie jest zbyt wielkich rozmiarów. Także we wnętrzu obudowy mamy sporo miejsca, tak na wysokie chłodzenie, jak i na dużą kartę graficzną. Można umieścić dyski SSD, więc wszystkim się pomieścimy. Duży plus za to, że jest piwnica, ponieważ wygląda to ładnie i estetycznie, jeśli zasilacz i całe okablowanie jest ukryte. No i mamy możliwość montażu dodatkowych wentylatorów, także dość dużych chłodnic. I na topie obudowy mamy wystarczająco dużo miejsca, wystarczająco ta płyta główna we wnętrzu jest odsunięta, żeby sobie właśnie dodatkowe akcesoria zamontować, czy w postaci wentylatorów, czy w postaci chłodnicy chłodzenia cieczą. Mały minus, że na front panelu mamy tylko jeden port USB 3.0. No i przycisk reset, który trzeba tak naprawdę wcisnąć jakimś długopisem albo czymś ostrym, ponieważ ja nie byłem w stanie inaczej tego wcisnąć. No i sam przycisk zmiany LEDów jest płaski i ma dość głęboki skok, więc też dość intensywnie trzeba go wcisnąć, żeby te LEDy przełączać. No i wentylatory na maksymalnej prędkości obrotowej są dość głośne, ale z drugiej strony mamy panel szklany, który jakby nie było nieco zmniejsza przepływ powietrza w porównaniu z panelami typu mesh. Wentylatory mają dużą moc obrotową, więc przy maksymalnej prędkości poradzą sobie ze schłodzeniem komputera. Gdybyście jednak chcieli mieć więcej ciszy, wystarczy podłączyć odpowiednią końcówkę do płyty głównej i sobie ustawić te wentylatory na przykład niższe obroty, tak żeby były cichsze. Kosztem oczywiście zmniejszenia mocy chłodzenia tych wentylatorów. No i ostatnia rzecz, cena obudowy. 329 zł to jest oficjalna cena producenta, jak dobrze pamiętam. No i przyznam, że ta cena mogła być troszeczkę niższa, ponieważ Genesis, jakby nie było, jest marką znaną z bardzo dobrego stosunku jakości do ceny, a obudów tym bardziej pod Mini i TX-y w przedziale 300-350 zł jest sporo, więc konkurencja jest po prostu silna. Tak więc ja Wam tutaj przedstawiłem tą obudowę bardzo dokładnie. Wymieniłem, co moim zdaniem jest tutaj mocną stroną, co jest słabą stroną tej obudowy. Ostateczną decyzję, czy tą obudowę kupicie, zostawiam już Wam. Tak więc mam nadzieję, że recenzja była ciekawa i przydatna. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Pamiętajcie, że ceny obudów Genesisa macie w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!